Knap Władysław. Sport motorowy zacząłem uprawiać w 1964 roku. Zaszczepił mi to ojciec świętej pamięci, który po prostu uprawiał sport motorowy, czyli wyścigi motocyklowe i żużel. Zacząłem uprawiać sport w 1964 roku. W 1965 roku zacząłem jeździć w klubie motorowym Pomerania Chełmno. Jeździłem 2 lata i po tych 2 latach dalszą karierę, tą większą karierę uprawiałem w bydgoskiej Zawiszy. Uprawiałem to w latach 67-74 wiosna. Wiosną zostały rozwiązane wojskowe kluby i za namową mojego świętej pamięci trenera trafiłem do Człuchowskiego Klubu Motorowego. W Człuchowie jeździłem 2 lata, 74-75. W 76 roku rok jeździłem w Gdańskim Automotoklubie i za namową działaczy zarządu wojewódzkiego LOK Bydgoszcz zostałem ściągnięty do LOK-u Świecie i tam prowadziłem klub motorowy LOK Świecie, który się zajmował biatlonem motocyklowym, motocrossem i enduro. I do końca swojej kariery, do 79 roku, byłem czynnym zawodnikiem i działaczem LOK-u Świecie. W latach 80. była przerwa, znaczy nie przerwa, że w sporcie nie miałem kontaktu, tylko była przerwa w działalności LOK-u do 92 roku. W 92 roku powstał klub motorowy Wisła, którym zostałem prezesem. Tą funkcję kontynuuję do dzisiaj i od 20 lat jestem prezesem tego klubu, którego po prostu zbudowaliśmy, jak to się mówi, od zera. Zaczynaliśmy od starych motocykli CZ pierwsze lata, a następne lata już były motocykle japońskie. W tym momencie wyniki były jak dla początkujących. Postawiliśmy dla klasę 80, gdzie w pierwszych latach naszej działalności nasi zawodnicy na motocykle klasy 80 zdobyli 6. miejsce w Polsce.